I tak jakoś niemal połowa sierpnia już za nami, kochani, lato zmierza ku końcowi i uważam, że jest to co najmniej podejrzane. Ktoś nam tutaj chyba grzebie w zegarach i przyspiesza czas. Jakby nie było, nie ma na co czekać, zapraszam Was na podsumowanie miesiąca, na podsumowanie książkowe lipca. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny sierpniowy dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. Lipiec na Wielkim Buku był nieco spokojniejszy, był nieco wakacyjny, ale oczywiście był też zaczytany, no bo nie da się inaczej. Nadszedł więc czas na podsumowanie lipca, na podsumowanie książkowe miesiąca, a w nim ulubieńcy lipca właśnie, odkrycie miesiąca i oczywiście to, co tygryski lubią najbardziej, czyli book haul, zdobycze książkowe. Zapraszam do oglądania! I zaczniemy, słuchajcie, od absolutnej perełki, to co utraciłyśmy w ogniu, Mariany Enriquez. To zbiór makabresek, opowieści niesamowitych i niepokojących, argentyńskiej młodej pisarki. Słuchajcie, ten zbiór wpadł w moje ręce przypadkiem, kupiłam go na outlecie taniej książki i powiem Wam, że jestem w absolutnym szoku i chcę więcej. Mamy tutaj dom, w którym można się zgubić i nigdy nie wrócić. Mamy drapieżną tajemnicę skrywaną w domu sąsiadów. Mamy też dorastające dziewczęta, które nie znają przebaczenia. Nawet, słuchajcie, nawiązania do H.P. Lovecrafta mamy w tych opowiadaniach. Proza Enriquez jest bardzo mroczna, jest bardzo niepokojąca, jest bardzo południowoamerykańska w duchu Roberta Bolaño, w duchu twórczości Fridy Kahlo. To jest coś niesamowitego. Mamy tutaj przemoc, krew, a wszystko to nasycone, takie nasiąknięte, nie wiem jak to inaczej ująć, ale właśnie taka jest proza Enriquez. Jeśli natraficie na ten zbiór, nie wahajcie się ani chwili, te opowiadania są po prostu majstersztykiem, no i chcę więcej Enriquez właśnie. Pośród lipcowych ulubieńców Pieśń o Achillesie Madeline Miller, czyli słuchajcie, hołd złożony starożytnym i wspaniały, uwspółcześniony retelling opowieści o wojnie trojańskiej. Historia wojny ludzi, bogów, herosów i oczywiście oddania, które stało się legendą samą w sobie. Co ważne, ta opowieść napisana jest pięknym, żywym, poruszającym serce językiem, za którym podąża się z przyjemnością. Jeżeli chcecie przeczytać naprawdę przegodny retelling, Pieśń o Achillesie jest właśnie dla Was. A teraz powieść, która zmroziła mi krew w żyłach całkiem dosłownie, Dom głosów Donato Carisiego. Donato Carisi jest moim zdaniem jednym z mistrzów pełnokrwistych, ociekających strasznością dreszczowców, jakie kiedykolwiek napisano. Jego powieści przerażają, paraliżują, wywołują ciarki niepokoju. I tutaj przeraził mnie, słuchajcie, opowieścią o dziwnym związku, dziwnych powiązaniach pomiędzy terapeutą a jego pacjentką. I dla mnie jest to jedna z najwspanialszych opowieści właśnie tego gatunku, która zagnieżdża się w wyobraźni, nie pozwoli o sobie zapomnieć. Nawet jeśli, słuchajcie, przekracza pewne granice prawdopodobieństwa, uwielbiam i to jest najulubieńsza moja powieść Donato Carisiego właśnie. I nie mogę zabraknąć tutaj Shaggy'ego Bane'a, Douglasa Stewarta, o którym opowiadałam jeszcze w czerwcu chyba. To jest jedna z najlepszych i najprawdziwszych powieści tego roku. Jest to niesamowita opowieść o miłości, o oddaniu, o poświęceniu, o życiu w cieniu uzależnienia. Także o przyspieszonym dorastaniu, od którego nie ma ucieczki. I powiem Wam, że Douglas Stewart zachwycił mnie tą powieścią tak jak przed kilku laty Gabe Habash swoim Nazywam się Steven Florida. Ta powieść bowiem jest, słuchajcie, jak taki cios między żebra, który nawet w doskonałej literaturze nie zdarza się za często. Coś pięknego. Kochani, co prawda o opowiadaniach Enriquez nie opowiadałam szerzej, ale dawałam Wam tutaj posta właśnie w ramach takiej wakacyjnej, bezsennej środy. Natomiast o Domu Głosów, o Pieśni o Achillesie i o Shaggy Bane'ie powstały zarówno filmy, jak i teksty na blogu. Zapraszam Was, jeżeli jesteście ciekawi szerszych recenzji. A teraz czas na odkrycia miesiąca, a w zasadzie na odkrycie miesiąca i być może już się domyślacie, jest to właśnie twórczość Mariany Enriquez, niezwykłej argentyńskiej pisarki. Porwała moje serce zbiorem makabresek To, co utraciłyśmy w ogniu, czyli ten zbiór, o którym przed chwilą Wam opowiadałam. Ktoś, słuchajcie, porównał prozę Enriquez do prozy Roberta Bolaño. Dla mnie jest to w ogóle absolutny skandal, że prozy Bolaño się nie wznawia. Jego powieść 2666 to jest, słuchajcie,
tak potworna historia przemocy względem kobiet w Meksyku na pograniczu Tex-Mex, czyli na pustyni Juarez, że aż trudno to sobie wyobrazić. Ta powieść siada na wyobraźnię i zostaje z tobą na całe lata. Ja ją czytałam właśnie chyba jakieś 8 lat temu i nie mogę jej wyrzucić z głowy. I takie są również, słuchajcie, opowiadania Mariany Enriquez. One są po prostu przerażające, a jednocześnie takie osaczające czytelnika. Jej teksty są dosadne, są odważne, nie cackają się w ogóle z czytelnikiem. To poza brutalna, przenikliwa, przenikająca i zaburzająca naszą rzeczywistość. Od razu sobie kupiłam, słuchajcie, jej kolejny zbiór opowiadań nieprzetłumaczony jeszcze na polski, The Dangers of Smoking in Bed, i oczywiście jej powieść, która wyszła u nas całkiem niedawno, Nasza część nocy, najmroczniejsza, najbardziej wyczekiwana argentyńska powieść ostatnich lat, i wcale się nie dziwię, patrzcie jaka grubaśność, będę czytać na pewno. Dajcie mi znać, czy wy już poznaliście prozę Mariany Enriquez, może czytaliście już Naszą część nocy, dawajcie swoje opinie, podzielcie się koniecznie. I oczywiście nie mogło nam tutaj dzisiaj zabraknąć book haulu, czyli zdobyczy książkowych, czyli tego, co wpadło mi w ręce w ostatnim czasie. I słuchajcie, otrzymałam paczuchę od wydawnictwa Marginesy, a w niej m.in. Plac Leńskiego Daniela Wyszogrodzkiego, powieść o dorastaniu, powieść o stawaniu się pewnego chłopaka, który dorastał w okresie PRL-u na Nowej Pradze w Warszawie, na Nowej Pradze, która była częścią jego wszechświata, a raczej centrum jego wszechświata. I jak tutaj właśnie mówi opis, mamy tutaj świat pełen absurdów i ograniczeń, który dla dziecka i tak pozostaje fascynujący. Tę powieść ogromnie polecam Albena Grabowska. Z pewnością ją przeczytam za jakiś czas i dam Wam znać, prawdopodobnie jesienią. A jak Albena Grabowska, to jej najnowsza powieść Doktor Anna, czyli kontynuacja cyklu Uczniowie Hipokratesa, który łączy fabularyzowane biografie najważniejszych medyków polskiego świata medycyny właśnie oraz ciekawostki ze świata medycyny w ogóle. Albena Grabowska w tym cyklu robi kawał przepysznej roboty, a teraz pokazuje nam, słuchajcie, biografię niejakiej Anny Tomaszewicz, która została lekarką pod koniec 70. lat XIX wieku i wywalczyła sobie niejako tę pozycję i przetarła szlaki kolejnym kobietom, które właśnie chciały zajmować się tym zawodem. Jestem ogromnie ciekawa tej biografii, to jest jedna z najważniejszych książek dla samej Albeny Grabowskiej, więc tym bardziej będę czytać. Wśród cudeniek i cudów wydawniczych, słuchajcie, Milczący Zamek Kate Morton od wydawnictwa Albatros w tym pięknym butikowym wydaniu, które za chwilę Wam pokażę, jak mi się uda zdjąć okładkę. Zobaczcie, to wydanie jest przepiękne, absolutne. Nawet ja doceniam, chociaż ja zazwyczaj na wydania aż tak nie zwracam uwagi, ale tutaj zwracam. Coś pięknego, tym bardziej, jeżeli kolekcjonujecie właśnie te butikowe wydania Albatrosa. No i słuchajcie, z tego, co ja tutaj zauważyłam, to jest historia trzech sióstr arystokratek i tajemnic ich rodzinnego domu. Brzmi mi trochę w ogóle jak 13 opowieść Diane Setterfield, jedna z najwspanialszych książek tego roku, w ogóle jedna z najwspanialszych historii również związanych z książkami, więc Milczącego Zamku również jestem ogromnie ciekawa. Nie wiem jeszcze kiedy przeczytam, ale przeczytam. No i oczywiście wydawajcie mi znać, czy już znacie Milczący Zamek, no i czy polecacie. I na dokładkę jeszcze dostałam paczuchę od dziewczyn, które tworzą co roku takie wydarzenie tutaj na Pomorzu, a może nad morze, zrzeszające blogerów i blogerki książkowych właśnie z tego regionu. No i dostałam od nich paczuchę książkową, jakby nie było. I zobaczcie, co od nich dostałam. Morderstwo na Île Sordue, M.L. Longsworth. Słuchajcie, Amerykanka, która wyjechała do Francji, zakochała się we Francji i pisze teraz właśnie kryminały z francuskim twistem, jakby nie było. Chyba nawiązujące właśnie oczywiście do Agaty Christie, do klasyki kryminału. Tutaj mamy morderstwo na śródziemnomorskiej wyspie. Klimacik jest jak najbardziej morze oczywiście, więc będzie czytane. Dostałam również od dziewczyn Czas Grzechu, czyli pierwszy tom jaśminowej sagi Anny Sakowicz, której akcja rozgrywa się w Gdańsku od 1916-1939 roku i saga w ogóle dotyczy właśnie wydarzeń, które rozgrywają się w Gdańsku i rodziny z tym miastem związanej. Otrzymałam
Czytałam również tomik wierszy greckiej poetki Danae Cizieu. Zaczęłam czytać, słuchajcie, kilka właśnie wybranych utworów poetyckich i powiem Wam, że jest to coś pięknego. Tutaj widzę, że one są przetłumaczone z języka greckiego, są nawet oryginały przetłumaczone na język angielski. Jeżeli kiedyś natraficie, bardzo Wam polecam. I wreszcie Niebo w Jeżynach Nataszy Kramberger. To chyba jest słoweńska pisarka właśnie i debiutancka powieść. Nie wiem do końca, o czym jest, ale wiem, że jest nagradzana. Prawdopodobnie tak mi się wydaje, że jest o dorastaniu właśnie w przeszłości, zresztą właśnie w latach 80. Zresztą zobaczymy i się przekonamy również. Jestem ogromnie tej powieści ciekawa. I na koniec jeden z moich zakupów wirtualnych, czyli Dangers of Smoking in Bed Mariany Enriquez. Kolejny jej zbiór makabresek. Kiedy tylko ukończyłam To, co utraciłyśmy w ogniu, od razu wiedziałam, że muszę zakupić, nie ma na co czekać. Będę czytać i również będę Wam dawać znać, albo właśnie w podsumowaniu, albo w poście. Zobaczymy, może zrobię filmik w ogóle o książkach Enriquez w przyszłości. Nie wiem, na pewno jest to wyjątkowa argentyńska pisarka i bardzo, bardzo Wam polecam. Dajcie mi koniecznie znać, jak Wam minęły ostatnie tygodnie, jak Wam minął lipiec, co upolowaliście, co dobrego przeczytaliście, a może coś, co Was zawiodło. Koniecznie dawajcie mi znać. Również mi dajcie znać, jak spędziliście wakacje albo spędzacie wakacje, Wasze urlopy. No właśnie, czy wakacjujecie, urlopujecie, czy może zostawiacie sobie urlop na jesienny wypoczynek, bo każdy inaczej przecież lubi. No i jakie lektury wypoczynkowe również planujecie, bo ja uwielbiam takie tematy. Dawajcie koniecznie znać. Ja Was ściskam serdecznie. Zapraszam Was do wszystkich recenzji. Zapraszam Was do brania udziału w konkursach. Pamiętajcie, że teraz wyniki konkursów pojawiają się w opisach pod konkretnymi filmami i w postach na społecznościach YouTube. Jesteśmy wszędzie. Śledźcie również Wielkiego Buka właśnie na Instagramie, na Facebooku, na Twitterze również i oczywiście zaglądajcie na bloga. A my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Pa, pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, premiery książkowe sierpnia, dużo się dzieje, sporo książek, zobaczcie sami, mniam, mniam, mniam. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam Was serdecznie. Jest to kanał literacki, książkowy, mamy tu literaturę gatunkową i piękną. Jeśli Wam się tu spodoba, zapraszam Was do subskrypcji i kliknijcie również dzwoneczek. Dzyń, dzyń. Do zobaczenia!